Cześć kochani, witam Was serdecznie. Właśnie wróciłam z takich małych zakupów, a że trochę mi się tego wszystkiego ostatnio uzbierało, to postanowiłam, że nagram dla Was coś takiego jak haul. Aczkolwiek nie będzie tutaj żadnych szałowych rzeczy, które zmienią Wasze życie. Natomiast myślę, że chciałabym Wam po prostu te rzeczy pokazać, bo też dawno nie było żadnego haulu zakupowego na moim kanale, więc jeżeli jesteście ciekawe, co takiego kupiłam, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Zacznę może od sklepu Duka, który ten, kto mnie ogląda, ten wie, że ja bardzo się polubiłam ostatnimi czasy z tym sklepem. Nie szaleję tam jakoś specjalnie, natomiast jest kilka rzeczy, które mi się tam cały czas podobają i myślę, że tak stopniowo się będę zaopatrywała. I właśnie jedną z takich rzeczy, której poszukiwałam, a którą znalazłam tam, jest piękna zaparzarka i mi się ta zaparzarka bardzo podoba. To jest taki chipek niebieski i postanowiłam właśnie kupić tego chipka, bo mój mąż pije właśnie takie herbaty fusowate, że tak powiem. No więc taki zaparzacz do herbaty myślę, że jest super opcją. On kosztował 15,99, więc myślę, że taka cena, powiedzmy sobie, do przełknięcia. Kolejna rzecz ze sklepu Duka to są takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale to chyba to się nazywa papilotki, tak? Jakoś tak? Papilotki, tak. Muffin papierowe papilotki i kupiłam je akurat w takich biało-czarnych kolorach, takie kolory mi się najbardziej podobają. Ich jest tutaj 10, mają średnicę 6 cm i kosztowały 5,99. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy zła, natomiast one są takie solidne, masywne, one nie są takie szmaciane, papierowe, jak bardzo często tego typu rzeczy są. Później to ciasto z muffinek potrafi się czasami rozlać i to nie wygląda ani ładnie, ani nic, więc postanowiłam właśnie kupić takie solidniejsze i myślę, że będzie ok. Dobra, i ostatnia rzecz ze sklepu Duka to jest taki słoik, słuchajcie. Taki słoik z taką możliwością napisania na tej tabliczce, tą kredą, która jest w środku, co tutaj będzie zawartością. Ja już mam dwa takie słoiki, jeden do soli, drugi do mąki. No i chciałam jeszcze właśnie do bułki tartej, więc dlatego zakupiłam sobie jeszcze kolejny taki słoik. I do cukru mam zupełnie inny, więc to mi nie będzie już potrzebne. Będą trzy takie słoiki i sobie jeszcze tutaj to opiszę i będzie fajnie. I cena tego słoika to 9,99, moim zdaniem jak za taki spory dość słoik, to jest to całkiem przyzwoita cena. Ja z tych trzech rzeczy do domu jestem zadowolona. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz do domu, którą kupiłam, ale to kupiłam w Rossmanie. I konkretnie kupiłam tą rzecz do kuchni, wydaje mi się, że ona się bardzo opłacała. I to jest taka tablica, ja bardzo lubię tego typu tablice. I to jest tablica tak typowo do kuchni, jak widać, bo to jest Bon Appetit. Enjoy your meal, buen, coś tam, smacznego i apetyt, więc bardzo fajny motyw do kuchni. No i ta tablica kosztowała 19,99, więc wydaje mi się, że jak na ramkę z zawartością, to jest to całkiem spoko cena, więc myślę, że tutaj w granicach 50 zł, 4 fajne nowe rzeczy do domu, myślę, że to jest całkiem dobry deal. Dobra, i teraz lecimy już z zakupami z Rossmana. I w sumie mam takie trzy siateczki, ale zacznę od rzeczy z Golden Rose, bo zakupiłam sobie dzisiaj pomadkę Long Stay Liquid Matte Lipstick w kolorku 03. To jest ta, którą mam na ustach, a kupiłam ją ze względu na to, że słuchajcie, skończyła mi się, a między Bogiem a prawdą jest to chyba jedyna pomadka, którą ja używam po prostu non-stop, na okrągło, codziennie. Ja się w niej czuję najlepiej, uważam, że ona mi niesamowicie pasuje i oprócz tego też ona mi się najdłużej trzyma, ma najlepsze krycie, więc też dlatego po prostu jak tylko zobaczyłam, że mi się kończy, to od razu popędziłam zakupić, bo po prostu nie wyobrażam sobie nie mieć tego koloru. No i teraz przechodzimy już do Rossmana. Z Rossmana będzie najwięcej rzeczy, ale w sumie też nie ma tego dużo. No i może też zacznę od śmiesznej rzeczy do domu. Słuchajcie, udało mi się kupić takiego dużego 2-litrowego Lenora za 9,99. On jest biały, z tej wersji Sensitive. No i ja lubię te Lenory, więc po prostu kupuję. A że najbardziej lubię właśnie te białe i niebieskie, bo moim zdaniem one najfajniej pachną na rzeczach, no to akurat zdecydowałam się właśnie na ten biały. Też nie wiem, czy były inne w ogóle, ale był ten biały, wpadł mi w oko, więc po prostu go od razu kupiłam. Kolejna rzecz, którą zakupiłam do domu, to takie zwykłe woreczki śniadaniowe. Słuchajcie, to jest zawsze potrzebne na jakieś kanapki, czy żeby pojemnik włożyć jeszcze dodatkowo do woreczka, żeby się nic nie wysypało, więc super. No i tutaj też otrzymałam jeszcze kartę, tak mi pani dorzuciła, do reklamówki
karta Rosnę, to jest dla osób, które mają dzieci do 3 roku życia i tutaj dzięki temu można mieć różne rabaty na różne tam artykuły dziecięce i artykuły dla kobiet, które są w ciąży, więc myślę, że też jest to spoko opcja dla tych z Was, które mają dzieciaki i które chcą jakoś sobie przeoszczędzić, to myślę, że tutaj warto skorzystać właśnie z tej karty. No i słuchajcie, kupiłam też sobie zapach, ale słuchajcie, nie śmiejcie się z tego, bo to nie jest nic oryginalnego, to nie jest żaden oryginalny perfum. To jest perfum w ogóle z najdolniejszej półki, jaka w ogóle jest w Rossmanie. I on wygląda tak, on w ogóle, to ciężko powiedzieć, że to ma nazwę LPNF. I on, wiecie jak on pachnie? Identycznie jak Donna Karan Be Delicious, po prostu identycznie. Moja siostra właśnie ostatnio u mnie była i ona go miała. Ja mówię tak, kurczę, szczerze, szkoda w ogóle kasy na tą Donna Karan, bo naprawdę ten zapach jest tak niesamowicie intensywny, on się tak utrzymuje cały dzień, że naprawdę, no po prostu, ja się nie wstydzę powiedzieć, mi jest szkoda i ja stwierdziłam, że ja sobie zakupię taki, bo no bo w sumie po co mi lepszy, co, żebym ja się lepiej czuła, że co, że mam coś drogiego, bez sensu, więc słuchajcie, za 16,99 on jest, a on ma 100 ml, także pozdro. Kolejna rzecz z Rossmana to jest ziaja masło kakaowe, ja tego kremu używam na noc. On jest taki gęsty, dość bogaty i bardzo fajnie nawilża, więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja właśnie na noc. Zakupiłam też takie typowo, powiedzmy sobie, babskie rzeczy, czyli jakieś tam wkładki i maszynkę do golenia z Gillette. Oprócz tego chusteczki do dziecięce do tyłka, bo ja nimi zmywam makijaż, bo one są bardzo delikatne i mi bardzo fajnie zmywają makijaż, więc stwierdzam, że bez sensu skupować chusteczki do demakijażu typowo przeznaczone, bo po pierwsze one są droższe, a po drugie jest dokładnie ten sam efekt, a czasami nawet ciężej się zmywa, więc dlatego stwierdziłam, że kupię te z Baby Dreama i będzie gitara. Następna rzecz to jest mój ulubiony szampon z Joanny, który nadaje platynowy odcień włosom i to polecam wszystkim tym z Was, które używają, które w ogóle farbują się na blond, które chcą mieć ten blond taki zgaszony, ze względu na to, że blondy zwykle żółkną. Ja akurat nie mam do końca takiego problemu, ponieważ mi jak Bartek robi włosy, to ja nie wiem jak on to robi, ale mi te włosy się utrzymują cały czas w chłodnej tonacji. One nigdy mi nie rudzieją, nigdy się nie robią takim brzydkim, żółtym kolorem, więc nie wiem od czego to zależy, może to zależy od pielęgnacji, którą on mi wykonuje, od tonera, nie mam pojęcia. W każdym razie warto mieć ten szampon, żeby sobie po prostu jeszcze o to zadbać, natomiast myślę, że też dużo może zdziałać po prostu fryzjer, który Wam robi włosy. Dobra, następna rzecz to są, słuchajcie, dwa żele pod prysznic z Isany. Ja je kupiłam w takiej, no, większej wersji. Jeden to jest Golden Beauty, a drugi to jest Vintage Fashion. I te dwa żele, każdy z nich kosztował chyba 3,39. One są, to jest ta większa pojemność, bo to jest 300, a nie 250, więc super. No, pachną jak pachną, to akurat jest rzecz oczywista, że one nie pachną nigdy brzydko. Następna rzecz to jest ta duża pianka z Isany do golenia. Ja używam jej, tak wiem, że to jest męska, ale ja jej używam, to dla mnie nie ma znaczenia, czy ona jest damska, czy męska. Jest bardzo kojąca dla mojej skóry i nie ma po niej żadnych podrażnień. Oprócz tego też ma w ogóle śmieszną cenę, bo w takiej dużej pojemności kosztuje chyba 5,99, więc słuchajcie, też deal życia. Następna rzecz z Isany to po prostu zwykłe patyczki, bo tych patyczków nigdy nie za wiele, więc to też zawsze jak jestem w Rossmanie, to co, może nie zawsze, ale co jakiś czas kupuję. Oczywiście standardowy gwóźdź programu i punkt programu to jest szampon z Batiste. Oczywiście wersja original, bo ona jest jakoś taka najmniej przeszkadzająca mi zapachowo. Zakupiłam też sobie te kolczyki, kuleczki, bo ja co jakiś czas sobie je kupuję, ja lubię takie zwykłe perełki, więc one kosztowały 99,99. Mi też później, słuchajcie, nigdy nie jest szkoda, jak one się, jak coś się z nimi stanie, albo jak mi się zgubią, więc, a że ja po prostu takie rzeczy małe, to gubię dość w tempie z prędkością światła, więc stwierdziłam, że po prostu sobie będę kupowała te perełki w takiej wersji i nie będzie mi później szkoda w razie, jak coś się stanie. No i w końcu też zdecydowałam się, żeby zakupić w Rossmanie z firmy NES lakier hybrydowy i powiem Wam, że one mają tak przepiękne kolory, te lakiery hybrydowe z tej firmy. Ja akurat dzisiaj zdecydowałam się na to, żeby kupić taki, bym powiedziała, elegancki, zgaszony, różowo-pudrowy kolor. Moim zdaniem ten kolor jest przeboski. I nakładałam już go wstępnie tak na próbę na paznokieć i powiem Wam, że wydaje mi się, że te lakiery będą się świetnie sprawdzać, więc ja nie wiem, czy ja się nie zaopatrzę w więcej. Zobaczę, jak ten się będzie sprawdzał, no i wtedy się zastanowię, bo one są o wiele tańsze niż Semilak, dlatego że
Jeden taki lakier z tej firmy NES kosztuje 21,99, więc myślę, że bardzo fajna cena. Jeżeli jakość będzie szła w parze, to będzie wdechem. Dobra, i teraz przechodzimy do maseczek. Zakupiłam sobie jedną maseczkę Peel Off z Bielendy. To jest efekt resurfacingu i odnowienia, głęboko oczyszczająca. No i tradycyjnie oczywiście też stały gość programu w Rossmanie. To są maseczki z jaj i to jest maseczka regenerująca, oczyszczająca i nawilżająca. I ja zwykle kupuję właśnie te maseczki, także tutaj u mnie nowości raczej nie upatrzycie się. No i oczywiście udało mi się dorwać w końcu mojego ukochanego fixing powdera z Libo. Szukałam tych nowych, które podobno wyszły, tam chyba banana czy ryżowy czy coś takiego, ale nie było, więc stwierdziłam, że skoro ten jest, to go biorę. Aczkolwiek teraz na co dzień używam właśnie Bentnaya, no ale ten zawsze jest moim ukochanym numerem 1. Zakupiłam też sobie kolejną sztukę z Bielendy Cover w kolorze numer 1. Jak wiecie, bo robiłam recenzję na swoim kanale, możecie sobie zajrzeć, to gdzieś będzie próbowała podlinkowana, to wiecie, że to jest najlepszy kryjący podkład ever, jeżeli chodzi o drogerię i on kosztuje 11,99, także też w ogóle super cena. I ostatnia rzecz z moich reklamówek, tak, ostatnia, to jest, słuchajcie, też spisane mleczko do ciała, olejek arganowy do skóry, bardzo suchej. Stwierdziłam, że sobie spróbuję właśnie takiego produktu, powiedzmy sobie tańszego, zobaczę, jak on się będzie sprawował. Ja bardzo lubię rzeczy, które mają w składzie olejek arganowy, więc zobaczę, jak ten produkt się będzie sprawdzał. On był dość tani, chyba kosztował 7,99, więc jeżeli się będzie sprawdzał, no to po co przepłacać. Więc jak widzicie, to jest cały mój haul zakupowy, moich zakupów po taniości. Pomimo tego, że były one po taniości, to w sumie łączna ich wartość całościowa wyniosła 200 zł, także no wcale nie jest to aż tak mało, zwłaszcza, że nie ma tutaj żadnych takich, powiedzmy sobie, szałowo drogich, porywających czy nadzwyczajnych rzeczy, albo rzeczy, które byłyby jakimiś super nowościami. Raczej zwykłe, powiedzmy sobie, takiego potrzeby dzielnej rzeczy. Więc kochani, dajcie znać, co Wy sobie kupiłyście w ostatnim czasie. Jestem bardzo ciekawa, czy raczej kupujecie właśnie rzeczy, które są drogie, czy raczej rzeczy, które są tańsze, tak żeby troszeczkę, wiecie, przeoszczędzić domowy budżet. Jestem też bardzo ciekawa tego, czy kupiłyście coś do domu. Ja w ostatnim czasie jakoś wyjątkowo lubię i sprawia mi to przyjemność i chciałabym stopniowo troszeczkę przearanżować sobie właśnie mieszkanie, jeżeli chodzi o takie dodatki, więc to jest taki mój plan na ten rok, więc zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Więc dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!